Cześć wam i czołem, moi drodzy, z tej strony Makindosz, a przed wami kolejny materiał wideo z serii Super Mario Maker 2, w którym, jak już mogliście zauważyć po postaci, którą dzisiaj będziemy grać, zabieramy się za kolejną partię poziomów stworzonych przez was, moi drodzy. No i oczywiście zaczniemy, jak to zwykle, od takiego malutkiego, malusieńkiego, słuchajcie, ogłoszenia parafialnego pod tytułem: jeżeli chcecie zobaczyć swoje poziomy, w którym z kolejnych materiałów wideo właśnie z Super Mario Makera 2, chcecie, abym je w jakiś sposób ocenił, chcecie, abym w jakiś sposób doradził tutaj, chcecie podzielić się swoimi poziomami z szerszą publiką, a także chcielibyście najzwyczajniej w świecie usłyszeć może porady też od innych osób zaangażowanych w polskie community Super Mario Makera 2, no to nic nie stoi na przeszkodzie, abyście właśnie ID i nazwę tego poziomu zamieścili w komentarzach pod tym materiałem wideo. No i oczywiście, jeżeli macie również znajomych, którzy wstydzą się zrobić to wszystko, co tutaj przed chwilą wymieniłem, to również możecie, słuchajcie, ID, a także nazwę tego poziomu wraz z nickiem osoby, która przygotowała ten poziom, zamieścić właśnie w komentarzu. Ponadto, jeżeli posiadacie, słuchajcie, coś takiego jak Super Świat stworzony, ale obawiacie się, że o nie, Makintosh nie zagra w ten Super Świat, ponieważ najzwyczajniej w świecie podsyłałem jakiś czas temu poziomy, które w tym Super Świecie się znajdują, albo najzwyczajniej w świecie już Makintosh ogrywał poziomy wcześniej, które podsyłałem, zanim te super światy się pojawiły w Super Mario Makerze 2, te poziomy były przechodzone, ale w dalszym ciągu one znajdują się w moim super świecie, to nic bardziej mylnego, moi drodzy. Również podsyłajcie w tym wypadku Maker ID z informacją, co chcieliście nie tyle osiągnąć w tym super świecie, co z informacją, ile poziomów mniej więcej zawiera ten super świat, który chcielibyście, abym w przyszłości najzwyczajniej w świecie ograł. Muszę się za to wziąć tak troszeczkę solidniej z tego względu, że jeden super świat od was już mamy rozgrzebany i najzwyczajniej w świecie tak troszeczkę przypał, że go do tej pory nie skończyłem. Ale to nic, w przyszłym tygodniu najprawdopodobniej zajmiemy się właśnie tym super światem na nowo. I co najważniejsze, moi drodzy, będę również zaglądał do pozostałych super światów, które już zdążyliście mi podesłać. Dlatego najzwyczajniej w świecie zachęcam was, żebyście podsyłali więcej tych super światów. No i żebyście również podsyłali swoje poziomy, ponieważ magiczny Excelek zaczyna powoli wysychać, dlatego też podsyłajcie po prostu również swoje poziomy. No i słuchajcie, tyle jeżeli chodzi o ogłoszenia parafialne, a my dzisiaj zajmiemy się, tak jak już wcześniej wspomniałem, kolejnymi poziomami przygotowywanymi przez was. I najzwyczajniej w świecie zobaczymy, z czym te poziomy się je. I powiem wam, że powoli, patrząc na to, jakie poziomy mi tutaj podsyłacie i patrząc, kto mi podsyła te poziomy, to muszę przyznać, że te stare poziomy, które head temu zostały mi podesłane, że tak naprawdę chyba z nimi jesteśmy już na tyle skończeni, że najzwyczajniej w świecie już aż tak wiele ich nie zostało, zostało ich raptem parę, z tego co widzę, nie wiem, z 4-5 poziomów, które były przed update'em 3.0, przed ostateczną aktualizacją do Super Mario Makera 2, i będziemy mogli zająć się nowymi poziomami, w tym również poziomami przygotowanymi przez osoby, które nie tak dawno w naszym tutaj community się pojawiły, czy też raczej pojawiły się już dawno temu, ale do tej pory najzwyczajniej w świecie nie podsyłały swoich stworzonych poziomów. No i dobra, będzie tego, jeżeli chodzi o to intro, ten wstęp wspaniały. I co mogę wam powiedzieć? Przygotujcie sobie jakąś herbatę, bo ja mam swoją wspaniałą herbatkę tutaj koperkowo-czystkową, więc najzwyczajniej w świecie będę ją od czasu do czasu łykał w momencie, kiedy wy tego nie będziecie widzieć, albo nawet nie zauważycie, że łykam tą herbatę. I cóż, przygotujcie się na kolejną porcję naprawdę dobrych poziomów i weźcie również do ręki jakiś ołówek, długopis i coś do notowania, ponieważ będę miał do powiedzenia parę rzeczy odnośnie tych poziomów, które dzisiaj zobaczycie. No i cóż, zapraszam was do oglądania. I zaczniemy, słuchajcie, od poziomu, który leży dość długo już tutaj na mojej liście wspaniałej i który, że tak powiem, jakby jeszcze chwilę poleżał, to mielibyśmy idealny materiał wideo, czy też idealny poziom na materiał wideo taki świąteczny.
Let it snow, let it snow, w cudzysłowie, czyli niech pada śnieg i prawdopodobnie chodzi tutaj o cytat z pewnej takiej piosenki, której nie będę tutaj nucił ani nic z tych rzeczy, ponieważ wiecie, copyright strajki na YouTubie są bardzo, ale to bardzo dziwne, a nawet jeżeli ktoś sobie podśpiewuje jakąś piosenkę, to potrafi taki materiał zostać wstrzymany na parę do parunastu dni, zanim wiecie, te wszystkie wspaniałe algorytmy YouTubeowe nie przemielą i nie sprawdzą, czy rzeczywiście piosenka jest tutaj wykorzystana, czy może po prostu zbieg okoliczności, jeżeli chodzi o nutę najzwyczajniej w świecie. Dlatego nie nucimy tej piosenki. Jest dobrze, każdy wie, o jaką piosenkę chodzi. No i poziom przygotowany tutaj przez Kiaryna łamany na Dominika w stylu graficzno-fizycznym Super Mario 3D World. Mój pierwszy poziom w 3D Worldzie. Wesołych świąt i szczęśliwego nowego roku. 23 grudnia 2019. Poziom został uploadowany o godzinie 14:43. Mamy, przepraszam, wrzesień 2020. Tak, mówiłem, że niektóre poziomy naprawdę dość długo przeleżały tutaj na naszej liście. No ale dobra, mamy ten poziom, nie będę tutaj już taki, zagrajmy w ten poziom i zobaczmy, co takiego nam tutaj Kiaryn przygotował. Druga sprawa jest taka, czy ja będę potrafił ten poziom przejść, ponieważ wiecie, Super Mario 3D World, który najzwyczajniej w świecie nie tyle, że nie lubię, czy coś w tym stylu, tylko raczej powinienem powiedzieć, że mam najmniej doświadczenia, jeżeli chodzi o ten styl graficzno-fizyczny. Ale pewne rzeczy na temat tego stylu graficznego najzwyczajniej w świecie wiem parę rzeczy, więc to nie powinien być jakiś tutaj problem. Tylko trzeba będzie się troszeczkę bardziej skupić, jeżeli mam być szczery. Bo najzwyczajniej w świecie będą tutaj rzeczy, które nie tyle, że są dla mnie nowe, co są troszeczkę mniej zrozumiałe niż być powinny. I powiem, że na razie ten 3D World styl graficzno-fizyczny jest wykorzystany, zutylizowany w naprawdę dość dużym stopniu. A to już było niepotrzebne, że tak powiem, ze strony tutaj autora, bo najzwyczajniej w świecie... Chwila. Mamy pójść w tą stronę. Chciałem powiedzieć, czy my mamy pójść w tą stronę, czy to miał być taki mini pseudo-troll. Serio już jest koniec tego poziomu? Naprawdę my tak szybko skończyliśmy ten poziom? Znaczy się tak, powiem wam, że z początku myślałem, że to będzie poziom na zasadzie... No, mamy tutaj poziom zrobiony w 3D Worldzie. Na razie wygląda jak taki solidny poziom, który nawiązuje do 3D Worlda, ale niekoniecznie... Wiecie, niekoniecznie jest zrobiony w 100% dokładnie w taki sposób, jak 3D World się zachowuje. Czytajcie, nie jest tak bardzo zakorzeniony w 3D Worldzie, tylko raczej jest to po prostu twór stworzony przez gracza w Super Mario Makerze 2. Ale ostatecznie okazało się, że mieliśmy tylko przedsmak tego, co Kiaryn był w stanie tutaj nam przygotować. Bo serio... To, co tutaj mieliśmy, to ten poziom był stanowczo za krótki. Zaczynał się dobrze, tak jak mówię. Poziom zaczynał się dobrze. Mieliśmy tutaj fajne pomysły, mieliśmy dużo mechanik, które są kojarzone tylko i wyłącznie z 3D Worldem. Mieliśmy tutaj te mechaniki wdrożone w ten poziom i one pasowały do tego poziomu, ponieważ nadawały mu taki naturalny flow. Naturalnie po prostu przechodziliśmy przez ten poziom i nie było tutaj jakiejś mechaniki z 3D Worlda, która została wrzucona tylko po to, żeby zostać wrzuconą. I nagle ten poziom się kończy. I to jeszcze w taki dość antyklimatyczny sposób. Bo ja rozumiem, jeżeli ktoś chciałby stworzyć poziom, który przykładowo pokazuje tylko, jak działają niektóre mechaniki i zrobiłby ten poziom strasznie krótki, to jest jeszcze to zrozumiałe, bo jeżeli, wiecie, byłoby tutaj masa różnych przełączników, jakichś mechanizmów, jakichś innych rzeczy, które wykorzystują to, w jaki sposób
3D World jest inny od pozostałych stylów graficzno-fizycznych, to wtedy, moi drodzy, krótkość tego poziomu byłaby zrozumiała. Na chwilę obecną ten poziom to jest poziom taki nie tyle zły, bo on jest dobry, ale jest nienatchniony. On jest wstępem. Wiecie, tak jak jest książka, wielokrotnie o tym mówię. Jak mamy książkę, to mamy wstęp, rozwinięcie i zakończenie. A w tym poziomie mieliśmy wstęp i koniec. Nawet tego zakończenia nie było, bo to zakończenie było na tyle antyklimatyczne, było, wiecie, takim pseudotrolem, że o, teraz musimy tutaj zginąć i w ogóle i w szczególe, że najzwyczajniej w świecie ciężko było tutaj powiedzieć, o co tutaj autorowi chodziło tak właściwie. Można było przedłużyć ten poziom, nawet jakaś sekcja podziemna i zostawić ten nieszczęsny pseudotroll na samym końcu tego poziomu. Okej, byłoby spoko, ale zostawienie tego w takim stanie, w jakim my to mieliśmy teraz zaprezentowane, to już się troszeczkę nie godzi, szanowny Dominiku. Z tego prostego względu, że tak jak mówię, mieliśmy tylko i wyłącznie wstęp. W tym poziomie brakowało rozwinięcia oraz zakończenia. I to jest bolesne. To jest bardzo bolesne, bo czasami nawet poziomy mega krótkie mają wstęp, mają rozwinięcie i mają zakończenie. Spójrzmy na przykład na poziomy z Super Mario, z tego super świata. Super Mario Bros. 3 Lost Levels, który ogrywamy i który co jakiś czas prezentuję wam właśnie przy pomocy serii Super Mario Maker 2. I najzwyczajniej w świecie w tych poziomach, które są mocno zakorzenione w stylu Super Mario Bros. 3 i starają się odwzorować ten feeling Super Mario Bros. 3, ale przy pomocy Super Mario Makera 2, to te poziomy potrafią być niezwykle krótkie, nie wiem czy zauważyliście, ale mają swój wstęp, mają swoje rozwinięcie i mają swoje zakończenie. Jeżeli tworzymy poziom i ten poziom brakuje któregoś z tych etapów, czyli, nie wiem, ma tylko wstęp i zakończenie, albo ma rozwinięcie i zakończenie, raczej to się rzadko zdarza, ale taka możliwość istnieje, ale jeżeli ma wstęp, rozwinięcie i nagle się kończy, czyli nie ma tego zakończenia prawidłowo przygotowanego, albo najzwyczajniej w świecie ma wstęp, w ogóle się nie rozwija w swojej idei, którą tutaj autor chciał nam zaprezentować, albo miał początkowo pomysł, a potem z tego pomysłu w jakimś momencie tworzenia tego poziomu zrezygnował, albo zabrakło mu tego pomysłu, aby jakoś rozwinąć ten poziom i go nagle kończy i przez to traci nie tyle również rozwinięcie, co również traci właśnie zakończenie, to jest bardzo złe i strasznie obniża jakość tego poziomu, ale taką jakość merytoryczną można by było powiedzieć. Nie jakość tego poziomu, tylko po prostu jakość merytoryczną. Bo powiedzmy sobie szczerze, ten poziom da się przejść, jest przyjemny, jest raczej takim poziomem bardzo łatwym, ale z drugiej strony mamy poziom, który no jest deczko nieatniony. Ja wiem, że to jest mój pierwszy poziom w 3D Worldzie, ale powiedzieć wam szczerze, jeżeli ja bym tworzył, czy ktokolwiek tworzyłby pierwszy swój poziom w jakiejkolwiek stylu graficzno-fizycznym, to osobiście poświęciłbym o wiele więcej czasu, żeby dopracować ten poziom, nawet gdyby miał być mega prosty, nawet gdyby miał być taki totalnie bazowy, nie mający, wiecie, jakichś specjalnych rzeczy, przełączników, jakichś ukrytych subpoziomów, jakichś bonusów, ani niczego takiego, tylko miałby być takim podstawowym poziomem od punktu A do punktu B, to poświęciłbym o wiele więcej czasu, żeby zrobić porządny wstęp, żeby rozwinąć ten poziom, pomimo że byłby mega bazowy, i postarałbym się jakoś ten poziom zakończyć. Nie wiem, nawet zrobienie na samym końcu tych schodków, które znamy z czasów Super Mario Bros. 1, byłoby dobrym pomysłem, żeby w jakiś sposób pokazać graczom, że hej, włożyłem więcej niż 10 minut w ten poziom, w przygotowanie tego poziomu i nawet troszeczkę poświęciłem swojego serca, żeby włożyć w ten poziom. I to jest o wiele lepiej wtedy postrzegane, a tak, no to jest prawny poziom. I tylko i wyłącznie poprawny poziom mógł być o wiele lepszy,
No ale tak jak mówię, niestety autor zdecydował się na to, żeby zakończyć go nagle, nie zrobić poprawnego zakończenia i ten nieszczęsny pseudo-troll na samym końcu. No, pasuje tutaj do tego poziomu jak pięść do nosa najzwyczajniej w świecie, bo gdyby jeszcze w tym poziomie były jeszcze jakieś inne pseudo-trolle albo takie trolle z prawdziwego zdarzenia, to najzwyczajniej w świecie jeszcze dałoby się to zrozumieć, ale skoro mamy taki standardowy poziom, bardzo podstawowy poziom i nagle na samym końcu tego poziomu mamy jakiegoś trolla, który najzwyczajniej w świecie, no w tym wypadku pseudo-trolla nawet, który w ogóle nie pasuje do idei tego poziomu, to o czym my tu w ogóle, moi drodzy, mówimy? Tak jak mówię, poprawny poziom, ale nic poza tym. I tak całkowicie przypadkiem, moi drodzy, kolejny poziom przed nami, tym razem stworzony przez Mortkę Bidufa o nazwie Zamek Szaleństwa. I również, dlatego mówię, że całkowicie przez przypadek wybrany poziom, bo również ten poziom jest stworzony przy pomocy stylu graficzno-fizycznego Super Mario 3D World. I moi drodzy, co ja wam mogę tutaj powiedzieć? Przygody i sekrety czekają na ciebie w tym zamku. Czy raczej powinienem powiedzieć w tamtym zamku, bo poprawna forma by było in this castle, a in that castle, w tamtym zamku, widzicie? Nie ten zamek, który jest tutaj obok nas, tylko w tamtym, który widać na horyzoncie. O, w tamtym, dokładnie w tamtym. W tamtym zamku czeka na was przygoda i sekrety. Tak, wiem, mała szydera, sorry za to, ale najzwyczajniej w świecie to jest taki błąd wynikający z języka polskiego, bo w tamtym zamku, czy też w tym zamku, można pomylić te dwa słówka i wtedy wychodzi dość coś zabawnego. No i tak samo również się stało w tym wypadku, ale mniejsza z tym, to nie zaważy na jakości tego, słuchajcie, poziomu. No dobra, zobaczmy, co tutaj na nas czeka. Na razie widzę, że wybraliśmy jakąś ścieżkę, która nie tyle, że nie wiem, gdzie prowadzi, co jest jedną chyba z możliwych, słuchajcie, ścieżek do obrania, czyli innymi słowy, moi drodzy, mamy tutaj mnogość wyborów ze strony, czy też autor daje nam mnogość wyboru co do tego, który poziom, czy też nie tyle który poziom, co którą część tego poziomu możemy wybrać i którą drogą możemy sobie ten poziom przejść. Dobra, tu górę widzieliśmy, więc tutaj górą iść nie będziemy, pójdziemy sobie dołem. Zobaczymy, która ścieżka jest tak naprawdę nie tyle trudniejsza, co jest w jakiś sposób ciekawsza, czy też oferuje zupełnie inne doznania, albo coś w ten deseń i widzę, że wybraliśmy drogę, w której to możemy pokonać Bum Buma w bardzo prosty sposób, w taki niby, słuchajcie, niby go tutaj pokonujemy, tego Bum Buma, w taki sposób, jakbyśmy w oryginalnym Super Mario pokonali naszego drogiego Bowsera. Jedna z możliwości pokonania, bo w dalszym ciągu możemy użyć Fire Flowera. Jedne, co mnie na razie zastanawia, czy też raczej powinienem powiedzieć, nie tyle zastanawia, co mnie intryguje, to, że nie widzę tutaj progresywnego power-upa ze strony autora i ze strony tego poziomu. Więc moje pytanie brzmi, czy to, że nie mamy tutaj progresywnego power-upa, wynika z jakiejś kwestii designu tego poziomu, czy raczej wynika to najzwyczajniej w świecie z niedopatrzenia autora, czytajcie, po prostu miały tutaj być progresywne power-upy, ale ostatecznie zabrakło momentu, żeby, wiecie, żeby w jakiś sposób te progresywne power-upy tutaj sobie dorzucić. I jeżeli zastanawiacie się, dlaczego zrobiłem to tak wolno, to z tego powodu, że ostatnim razem, jak to próbowaliśmy zrobić szybko,
To źle się dla nas skończyło. Serio, pan Bully. Serio, pan Bully, fajnie by było, gdybyśmy mogli co nieco tutaj więcej zrobić. Dziękuję ślicznie. Właśnie chciałem powiedzieć, że fajnie by też było, gdybyśmy mogli tutaj sobie wskoczyć bez żadnego większego problemu, żeby nam nie przeszkadzały żadne skrzynki dodatkowe, bo może się to skończyć softlockiem, ale nie kończy się softlockiem i widzę, że najzwyczajniej w świecie Super Mario 3D World nakładka graficzno-fizyczna działa troszeczkę inaczej niż ja bym się spodziewał. Ja bym się spodziewał raczej tutaj właśnie softlocku ze strony gry, że nie możemy wyjść z tej przeźroczystej rury. Ale tak się nie stało. I bardzo fajnie, że się nie stało, bo to oznacza, że faktycznie jako jedyna nakładka graficzno-fizyczna najzwyczajniej w świecie tutaj działa ona w zupełnie inny sposób niż wszystkie pozostałe style w grze. Więc... oj, za bardzo się pospieszyłem. Więc najzwyczajniej w świecie miło mi to tutaj widzieć. Gorzej, że... idzie nam słabo, ale głównie dlatego, że mam takie dziwne wrażenie, że jestem bardzo mocno nadsterowny. Może to wynikać z tego, że ostatnimi czasy cały czas grałem w Super Mario Bros. 3 i przyzwyczaiłem się, mój mózg przyzwyczaił się do tego precyzyjnego, troszeczkę ociężałego sterowania z Super Mario Bros. 3 i najzwyczajniej w świecie... i najzwyczajniej w świecie, moi drodzy, tak troszeczkę teraz nie jestem przyzwyczajony do tego, co tutaj gra miałaby mi nie tyle zaprezentować, co w jaki sposób powinienem sterować naszym szanownym panem Toadem w tym wypadku. Chciałem powiedzieć panem Marianem, ale to nie jest pan Mario, to jest pan Toad i pan Toad ma się bardzo, że tak powiem, dobrze. Bo wcześniej już dotarliśmy, nie chciałem mówić, ale dotarliśmy do końca poziomu i zginęliśmy. Więc najzwyczajniej w świecie ciekawie to wyglądało. Ogólnie rzecz biorąc interesuje mnie jeszcze jedna sprawa. Zagram jeszcze raz ten poziom. Interesuje mnie ta górna ścieżka z tego względu, że wszystko wskazuje na to, moi drodzy, że najzwyczajniej w świecie ta górna ścieżka może być troszeczkę szybsza i nie prowadzi w dokładnie to samo miejsce, co reszta tego poziomu, więc moje pytanie brzmi, co my możemy tutaj ciekawego dzięki temu zrobić? Możemy zrobić coś takiego, bo chcę to odratować, ale... ale nie wiem, czy mi do końca wyjdzie. Czyli mamy tak naprawdę jedną próbę, żeby spróbować wskoczyć tutaj u góry i żeby tą górą przejść. Jak nam się nie uda, to najzwyczajniej w świecie, wiecie, zrezygnujemy z tego przechodzenia tej drugiej ścieżki, ale po prostu chcę zobaczyć, jak bardzo ta ścieżka różni się od tego, co mamy na tej dolnej ścieżce. Wow, serio? Serio mi tutaj nie wyszło. Pan Toad się miał odbić od tych drewnianych skrzynek, a nie łapać jedną z nich. No, powiem wam szczerze, że akurat tego się nie spodziewałem, jeżeli chodzi o tą nakładkę graficzno-fizyczną. Nie spodziewałem się, że w taki sposób fizyka tutaj w tej grafice, przecież nakładce zadziała. I powiem wam, że serio mnie to tutaj zastanawia. Czy ja mam po prostu robić długie skoki tutaj? Ja wątpię, żeby długie skoki pozwoliły nam taką dziurę przeskoczyć. No właśnie, bo one są dość krótkie. No chyba, że jesteśmy rozpędzeni.
to wtedy, zobaczcie, jakbyśmy tak... Jakbyśmy tak biegli, to de facto jesteśmy w stanie, wiecie, tak hop i teraz skoczymy i od razu długi skok. To faktycznie jesteśmy w stanie taką przestrzeń pokonać. Może w tym jest, słuchajcie, tutaj nie tyle mój problem, co to, że nie wiem, w jaki sposób tego zrobić. Teraz to w ogóle nie trafiłem w żaden z tych bloków i brawa dla mnie. Brawa dla mnie, że nie potrafię trafić w tak małe bloki. No, nie oczekujmy jakichś cudów. Wszyscy wiemy, że TI trafianie w małe bloki to są dwie różne sprawy. I w ogóle ja i moje zdolności w Super Mario Makerze 2 to są dwie różne sprawy i naprawdę akurat to już mi się tak deczko nie podoba. No i dobra, rzućmy gdzieś te dwie, ale jeszcze dwie by się przydało gdzieś rzucić, dwie skrzynki i wtedy może by nam się coś tutaj udało. Wiecie, jak pięknie zaniżamy tutaj frekwencję przejść tego poziomu? Nawet sobie nie wyobrażacie, jak bardzo zaniżamy tutaj naszemu drugiemu bidufowi ilość przejść tego poziomu. Statystyki mu zmieniamy, i co na takie gorsze. W taki sposób trzeba to było zrobić, moi drodzy. I proszę bardzo, znaleźliśmy jeszcze jakiś sekret. Innymi słowy... Innymi słowy, moi drodzy... Pan Bidów chyba nie spodziewał się, że... Nie wiem, czy tak pan Bidów się nie spodziewał tego, czy raczej chciałem powiedzieć, że chyba pan Bidów przewidział właśnie to. I pięknie. Czyli powinniśmy po prostu na tego typu klockach w tym poziomie używać długich skoków. Fajnie, czyli zwiedziliśmy troszeczkę więcej tego poziomu i... To jest również w pewien sposób tutaj zachęta dla innych graczy, żeby próbowali przejść te poziomy na parę różnych sposobów. Jeżeli macie jakiś poziom, który wam się najzwyczajniej w świecie podoba i coś w tym stylu tutaj zrobiliście, no to najzwyczajniej w świecie dajcie szansę jeszcze raz temu poziomowi i spróbujcie zagrać w niego drugi raz, żeby spróbować znaleźć wszystko, co autor w nim ukrył. I muszę tutaj przyznać, że pomimo tego, że na początku design, w sensie nie takim, w jaki sposób tutaj są ustawione klocki i tak dalej, co design w sensie, jak ten poziom wygląda, taki po prostu wgląd w ten poziom, nie do końca tutaj do mnie przemawiał, był taki dość chaotyczny, co tutaj mieliśmy zaprezentowane, jeżeli chodzi o wizualia, ale ostatecznie ten drobny chaos okazuje się dość dużym plusem ze strony tego poziomu. Z tego prostego względu, że ten chaos potęguje tak jakby to, jak my się czujemy zagubieni w tym poziomie. I to jest dobrze tutaj określone, czy też dobre słowo znalazłem. Czujemy się w tym poziomie w pewien sposób zagubieni. I przez to, że czujemy się w nim zagubieni, to najzwyczajniej w świecie powoduje to, że jeżeli jakaś ścieżka nam nie idzie, tak jak mnie tutaj nie szła ta ścieżka górna, nagle możemy wybrać tą ścieżkę dolną i przejść ten poziom raz jeszcze, po prostu używając o wiele prostszej metody, czy też o wiele prostszej ścieżki. Jednakże przez to ominiemy pewne rzeczy, które w tym poziomie są nam zaprezentowane. No i dobra, jedyny minus, jaki mogę tutaj powiedzieć, to wtórność pomysłów. Bo jeden raz pokonanie przeciwnika przy pomocy P-Switcha i zamieniających się klocków na monety jest okej. Ale zrobienie tego dwa razy, no to już jest naprawdę taki reuse. I to jeszcze w tym samym poziomie i to na dodatek, jeżeli poszliśmy dokładnie tą drogą, którą nie tyle, że powinniśmy pójść, tylko idąc tą konkretną drogą natrafiamy na dwa przypadki tego samego zastosowania, tego samego triku. Więc to jest taki mały minus na cały ten poziom.
No i tak jak mówię, również to, w jaki sposób ten poziom wygląda, prezentuje się. Osobiście nie jestem fanem tak chaotycznie zrobionych poziomów, z tego względu, że dzięki temu również, że wprowadzamy pewien chaos, który w tym akurat wypadku jest na plus tego poziomu, ale również na jego minus. Na plus, bo potęguje to właśnie, że jesteśmy zagubieni. Na minus, no to tutaj ciężko jest znaleźć tą określoną ścieżkę i niektórzy gracze będą szukali sposobu, żeby dotrzeć do jakiegoś miejsca, które widzą, ale to miejsce nie jest dostępne z poziomu tej ścieżki, którą w tym momencie obrali. I to jest ten minus, że najzwyczajniej w świecie trzeba by było pokazać graczowi: hej graczu, jeżeli idziesz tędy, to nie możesz się cofnąć. A tutaj dało się w niektórych miejscach najzwyczajniej w świecie cofnąć, najzwyczajniej w świecie obrać inną drogę. No i przez to gracz w pewien sposób tutaj zaczynał się zastanawiać, czy na pewno idzie tą właściwą ścieżką, czy może jednak powinien wybrać jakąś inną drogę. I to jest tak naprawdę taki też minus, który równoważy się z plusem tego, w jaki sposób ten poziom został stworzony. Bardzo dobry poziom, mający swoje wady, ale mający też swoje zalety. Do tak naprawdę pełni szczęścia brakuje mi tylko tego, żeby najzwyczajniej w świecie ten poziom nie tyle wyglądał ładniej, co żeby miał tutaj jakąś zachęcającą miniaturkę, bo po miniaturce ludzie też w jakiś sposób oceniają te poziomy i patrzą: o, miniaturka, pixel art zrobiony w miniaturce, dobra, zagram w ten poziom. O, miniaturka, która prezentuje sam początek poziomu. Słabe, dobra, poszukajmy jakiegoś innego poziomu. Taka jest prawda, moi drodzy, i na to również należy, słuchajcie, zwracać uwagę. Nawet jeżeli zrobiłabyś miniaturkę właśnie przy pomocy początku tego poziomu, ale w jakiś sposób, nie wiem, przy pomocy tego designu tego poziomu na początku stworzyć, że tutaj to wygląda, jakbyśmy wchodzili przez przeźroczystą rurę do jakiejś fortecy. Po prostu tak ustawić bloki, żeby wyglądały jak wieżyczka. No to wtedy to mogło już by kogoś zainteresować, bo to nie jest zwykłe takie: o, zrobiłem screenshot od początku poziomu i koniec. Nie, nic z tych rzeczy. Tutaj trzeba też troszeczkę czasami tak troszeczkę być kreatywniejszym niż się powinno, bo najzwyczajniej w świecie ludzie patrzą na wszystko i ludzie oceniają, niestety w przypadku Super Mario Makera 2, bardzo dużo osób ocenia poziomy na zasadzie: oceniam książkę po okładce. Więc dla własnego dobra lepiej czasami zainwestować chwilę czasu, zrobić jakąś fajną miniaturkę, która może nie będzie dostępna z poziomu, brawo, pięknie to zabrzmiało, ale wiecie, o co mi tutaj chodzi, że nie będziemy mogli w tym poziomie do tego miejsca, który przedstawia miniaturka, dotrzeć. Ale co z tego, jeżeli miniaturka będzie przedstawiała kwintesencję tego, co chcemy pokazać w tym poziomie. No i Castle of Insanity, nie był aż tak szalony ten zamek, jak tutaj nam Bidów najzwyczajniej w świecie obiecał. I raczej powiedziałbym, że był to zamek chaosu, nieźli szaleństwa, tak osobiście. No ale to nie wpływa tutaj w żaden sposób na ocenę tego poziomu moją. Jak dla mnie, bardzo dobry poziom z fajnymi pomysłami, niestety z wykorzystaniem tego samego pomysłu, czy też raczej powinienem powiedzieć reuse'em, czyli ponownym użyciem tej samej mechaniki dwa razy w tym wypadku, na tej samej ścieżce, więc w pewien sposób, no, za to taka tutaj moja niepewność co do tego poziomu, ale tak, no, fajny poziom, fajnie jest zbudowany, troszeczkę chaotyczny, tak jak mówiłem, ale bardzo, bardzo dobry poziom. No i na sam koniec, słuchajcie, jeden z nowszych poziomów przygotowany przez Botula, jeżeli rozumiem, to ten poziom nie wchodzi w skład super świata, który Botul podesłał i który ogrywamy i który już dawno temu powinienem przejść, a do tej pory go jeszcze nie przeszedłem, ups. W każdym bądź razie świątynia, czy też klątwa starożytnej świątyni w stylu graficzno-fizycznym Super Mario Bros. A dokładnie nie Super Mario Bros, tylko Super Mario Bros 2, bo mam dla was taką małą ciekawostkę i bardzo się cieszę, że w jakiś sposób tutaj Botul wykorzystał Phantos Super Mario Bros. 2, czyli przeklęty klucz,
I wydaje mi się, że naszą główną mechaniką w tym poziomie będzie wykorzystanie power-upu super, który zamienia grę w Super Mario Bros. 2 USA. Ale próbuję właśnie odblokować czapkę, czy też narzutę Fanto Hoodie, czyli to jest jeden ze strojów, który możemy odblokować dla naszego, słuchajcie, tutaj Mi Avatara, czyli tego, co znajduje się tutaj pod nazwą użytkownika, w tym wypadku, jak teraz patrzycie. Więc stworzyłem poziom na temat Fanto. Mała uwaga, Botul, słowo Fanto powinno być z dużej litery, bo to jest nazwa własna, ale to tak mniejsza z tym. W każdym razie, zobaczmy, z czym się ten poziom je. I mam dla was małą ciekawostkę, związaną właśnie z Super Mario Bros. 2, a dokładnie power-upem, który w Super Mario Makerze 2 pojawia się, abyśmy mogli grać w tej grze tak, jakbyśmy byli w Super Mario Bros. 2. W ogóle pierwsza sprawa... Wow! Naprawdę wow! Wiem, w jaki sposób Botul to zrobił, tą mechanikę. Wygląda, jakby padał deszcz, nie wiem, czy widzicie. I to jest zrobione przy pomocy takiego małego, prostego triku z wykorzystaniem, słuchajcie, tych sopli, które spadają, ponieważ sople, które spadają, pozostawiają po sobie krople wody. No, pokazują nam, że spadają właśnie przez to, że mamy krople wody. I powiem wam szczerze, że to jest dość ciekawa sprawa, bo to jest bardzo prosta mechanika i ta prosta mechanika najzwyczajniej w świecie ta prosta mechanika tutaj w jakiś sposób nie tyle jest trudna do zrozumienia, co rzadko widzi się, żeby gracze wykorzystywali tą mechanikę tak, wiecie, w nie tyle 100%, co wykorzystywali ją właśnie do ozdabiania poziomu. Na takiej, można by było powiedzieć, na taką skalę, jak to zrobił Botul. Wow, ale totalnie mnie wciągnęło w dół. Ale wracając właśnie do mechaniki Super Mario Bros. 2 w Super Mario Makerze 2. Nie wiem, czy wiecie, ale jakiś czas temu odkopano w kodzie coś, co w pewien sposób wskazuje na to, że w pewnym momencie, kiedy Super Mario Maker 2 był dewelopowany, czy też był tworzony, powinien powiedzieć, żeby to brzmiało ładnie po polsku, najzwyczajniej w świecie niektóre pomysły zostały w tej grze zarzucone i w pewien sposób zostały najzwyczajniej w świecie później przerobione jako update, w tym wypadku, jeżeli chodzi o Super Mario Bros. Super Mario Bros. 2, tego power-upa. Ale, moi drodzy, co muszę tutaj niestety powiedzieć, to, że najzwyczajniej w świecie to troszeczkę nie tyle, że źle świadczy o twórcach, co wskazuje na to, że ten proces właśnie dewelopowania Super Mario Makera 2 odbywał się momentami w dość mocnych bólach. Dlaczego o tym mówię? Ano, okazuje się, że w kodzie Super Mario Makera 2, przynajmniej do wersji 3.0, bo w wersji 3.0.1 najzwyczajniej w świecie to z kodu zostało wreszcie wyczyszczone, to, moi drodzy, znajdował się, jak kojarzycie, jak budujemy sobie poziom, po lewej stronie możemy wybrać, jaki styl graficzno-fizyczny wybieramy. I mamy podzielone na te cztery, dobrze mówię? Na te cztery główne style, czyli Super Mario Bros. 1, 3, Super Mario World i New Super Mario Bros. U. Bo one mają zbliżone mechaniki do siebie i tak naprawdę w pewien sposób, jeżeli chodzi o mechanikę skakania, jak zachowuje się Mario, jeżeli chodzi o fizykę i tak dalej, to one wszystkie bazują na jednej tak jakby części silnika. No i potem mamy te specjalne, które nie są z tymi czterema poprzednimi zgodne, czyli w tym wypadku Super Mario 3D World wyłącznie. A co jeśli powiem wam, że w tej zakładce właśnie tych, które nie są zgodne z poprzednimi,
znajdziemy Super Mario Bros. 2. Znaczy, przynajmniej w kodzie znajduje się odniesienie, które wskazuje, że tam powinien być jeszcze przycisk Super Mario Bros. 2. Ten amerykański i europejski, a nie ten, który my znamy jako Lost Levels. I dlaczego? Wyobraźcie sobie, jeżeli tak sobie pomyślicie tak na chłopski rozum, no to faktycznie, słuchajcie, te mechaniki właśnie... Te mechaniki, które znajdujemy w Super Mario Bros. 2, czyli na przykład to, że stajemy sobie na przeciwnikach i że wiecie, że ci przeciwnicy możemy ich podnosić albo coś w tym stylu, no to powiedzmy sobie szczerze, że to bardzo, ale bardzo wygląda w taki sposób... Jakbyśmy mieli, słuchajcie, tutaj... Jakbyśmy mieli Super Mario Bros. 2 i Super Mario 3D... Super Mario 3D World w tym samym firtlu, no bo nie oszukujmy się. Te gry mają bardzo zbliżone do siebie mechaniki. Pod niektórymi względami, więc pewny tinkering by musiał się tutaj odbyć, ale nie mówmy tutaj, że no najbliżej te dwie mechaniki są po prostu bardzo mocno do siebie zbliżone i mechaniki, te dwa tryby, czy też style graficzne, są bardzo mocno do siebie zbliżone, dlatego najzwyczajniej w świecie to jest wręcz logiczne, że to by w taki sposób się mogło tutaj pojawić w ostatecznej wersji gry, ale zostało to w pewnym momencie najzwyczajniej w świecie usunięte, czy też ten tryb rozgrywki został w pewien sposób przez grę, czy też przez twórców został zarzucony na rzecz dorzucenia po prostu dodatkowej mechaniki jako power-upu, bo prawdopodobnie nie byli zadowoleni z tego, co ostatecznie im tutaj wyszło, jeżeli chodzi o grę, moi drodzy. Czy też raczej o ten, o tą nakładkę graficzno-fizyczną. Nie do końca chyba się to autorom tutaj podobało. No i świetnie to zrobiłem. Po prostu cudownie, mogliśmy złapać tego power-upa i się nie martwić tym Fanto do końca tego poziomu, ale oczywiście musiałem to skrzanić. W każdym bądź razie, no to jest dość ciekawe, że takie coś wyszło i w momencie, kiedy zostało to odnalezione przez graczy, Nintendo niby patrząc tutaj, że wiecie, że gra, że znaleziono jakieś błędy, które najzwyczajniej w świecie tutaj sprawiają, że może wystąpić jakiś problem z grą i w ogóle i w szczególe. Pod przykrywką tego zostaje wyczyszczony wreszcie. Wyczyszczony częściowo zostaje kod gry. Klucz gry chciałem powiedzieć, bo widzę, że ten klucz mi się tutaj pojawił. I zostaje wyczyszczony częściowo kod gry i znalezisko graczy zostaje najzwyczajniej w świecie usunięte. Nie można tego po raz kolejny zaprezentować, można co najwyżej o tym mówić, ale jeżeli ktoś tego nie udokumentował, nie mamy takiego, wiecie, fizycznego można by było powiedzieć, fizycznego udokumentowania, że każdy może sobie to w dowolnym momencie sprawdzić, no to pojawia się problem, bo w jaki sposób możemy to udowodnić, że takie coś było, skoro już tego nie ma. Zostało to po prostu usunięte. No a na całe szczęście, jeżeli poszukacie odpowiednio w internecie, bo jak wiemy, jak coś trafi raz do internetu, to już z tego internetu tak łatwo zginąć nie może. Więc najzwyczajniej w świecie to jest przykład właśnie czegoś takiego, że autorzy coś próbują nie tyle ukryć przed nami jako graczami, co starają się w pewien sposób...
W pewien sposób wcisnąłem do góry gałkę analogową, żeby złapać się winorośli i najzwyczajniej w świecie Toad nie złapał się jej. Więc cudownie. A teraz to w ogóle ja skrzaniłem, bo się za bardzo spieszyłem. Ale zobaczcie, jak to tutaj pokazuje, że znaleźliśmy coś, odkopaliśmy coś, co no, jest związane faktycznie z procesem developmentu właśnie tej gry, w którą gramy, czyli Super Mario Maker 2. I zostaje to w pewien sposób ukryte przed nami, z tego względu, że może dowiedzieliśmy się czegoś zbyt dużo. Na przykład tego, że Nintendo zaczyna badać, bo to akurat nie jest tutaj tajemnicą, czy też raczej według Nintendo to jest tajemnica, ale chyba tajemnica Poliszynela, że zaczynają badać możliwość tego, aby w Super Mario Makerze 2, czy też do Super Mario Makera 2 sprzedawać DLC. I okej, fajnie. Sprzedawanie DLC. Tego wszyscy tak naprawdę nie tyle oczekiwaliśmy, co spodziewaliśmy się, jeżeli chodzi o budowę Super Mario Makera 2. I powiedzmy sobie szczerze, że akurat to nikomu by nie przeszkadzało, ale z jakiegoś powodu Nintendo udaje, że o niczym nie wie, jak to zwykle bywa w przypadku Nintendo. My o niczym nie wiemy, nie mamy pana płaszcza i co nam pan zrobisz? No dosłownie tak to, moi drodzy, w tym wypadku wygląda i niestety, albo istety, można powiedzieć, że Nintendo w tym swoim ukrywaniu przed graczami pewnego rodzaju informacji sprawiło, że ta informacja jest szerzej znana i ludzie najzwyczajniej w świecie dzielą się tą informacją właśnie po to, aby zachować ten przekaz, że faktycznie mieliśmy szansę, aby Super Mario Bros. 2 wersja amerykańska pojawiła się jako osobna nakładka graficzno-fizyczna właśnie w Super Mario Makerze 2. I powiem wam, że idzie mi coraz gorzej. Z tego względu, że po pierwsze zaczynam się spieszyć, a po drugie, no to nie jest łatwy segment, to co tutaj Botul stworzył. Muszę przyznać, że naprawdę, naprawdę wymagający ten segment. Głównie z tego względu, że nie mamy zbyt dużo miejsca na pomyłkę. Jeżeli się gdzieś pomylimy, o tak jak na przykład w tym momencie, to automatycznie w zupełnie innym kierunku zmierza Fanto i w zupełnie inny sposób musimy tutaj do tego wszystkiego podejść. I z tego też powodu, no, najzwyczajniej w świecie jest ciężko. Gdybyśmy tutaj mieli ukryty, jak mamy tą drogę powrotną, gdybyśmy tutaj gdzieś mieli ukryty dodatkowy power-up, troszeczkę wcześniej niż to nasz szanowny autor przewidział, to byłoby to jeszcze znośne. Jasne, dałoby się to wtedy w pewien sposób zraszować i użyć damage boosta, ale kurczę blaszka, jeżeli ja mam użyć damage boosta, żeby coś przejść, bo najzwyczajniej w świecie jest to jedna z możliwych strategii, żeby po prostu coś tutaj lepiej zrobić, to powiedzmy sobie szczerze, że ja z tej strategii bym z miłą chęcią sobie tutaj skorzystał, niźli zastanawiał się, czy jestem w stanie coś tutaj więcej zrobić. I powiedzmy sobie szczerze, że teraz może być ciekawiej właśnie z tego powodu, że jesteśmy małym Toadem. Jedyne, co mnie martwi, to właśnie to, jak długo jeszcze uda mi się utrzymać to, co tutaj mamy. I proszę, tak, nareszcie. Niech teraz będzie jakiś checkpoint. Ja mogę mieć jeszcze masę tego poziomu do przejścia, ale ja bym poprosił naprawdę jakiś dodatkowy checkpoint. Nie dostaniemy checkpointa, tylko dostaniemy koniec tego poziomu, ale w dalszym ciągu można się tutaj zabić. Uff, to było naprawdę świetne wyzwanie ze strony tutaj autora. Naprawdę trudny poziom, ta jego przynajmniej druga część, trudny jak nie wiem co, ale moi drodzy, motywujący do tego, aby w dalszym ciągu próbować
próbować ten poziom najzwyczajniej w świecie przejść. Za którymś razem po prostu człowiekowi się uda. I to jest też fajne, że jeżeli budujecie poziom i on jest niebotycznie trudny, no dobra, niebotycznie trudny to złe tutaj słowo, ale jest trudny i w dalszym ciągu zachęca do tego, aby próbować ten poziom przejść, to jest idealnie wyważony poziom, jeżeli chodzi o poziom trudności. Ogólnie nie mam do czego się przyczepić w tym poziomie, oprócz tego, że gdyby już to, ja bym go minimalnie ułatwił, dodał po prostu jeden jeszcze power-up, gdzieś tam go wcisnął, żeby jak idzie się w drugą stronę, czyli wraca się do wejścia do tej starożytnej świątyni, to dałbym gdzieś tutaj na samym końcu, w zależności jak patrzycie, na samym początku tego powrotu dałbym gdzieś dodatkowy power-up, żeby najzwyczajniej w świecie troszeczkę minimalnie ułatwić tą drogę powrotną, niżli to, co mamy tutaj, ale w dalszym ciągu uważam, że no to nie jest błąd, tylko to jest taka mała porada na przyszłość. Poza tym świetny design tego poziomu. Wykorzystanie kapiącej wody z odrywających się właśnie tych, jak one się nazywają, z odrywających się sopli lodu, czyli tych spadających sopli lodu w formie, o, pada deszcz, to był naprawdę świetny pomysł. Problem w tym, że zjada nam to w jakiś sposób, zjada nam to przestrzeń w poziomie i nie pozwala na bardziej wertykalną budowę tego poziomu. Dlatego też druga część tego poziomu, ten sublevel, był stworzony w taki sposób, żeby najzwyczajniej w świecie nie wykorzystywać tego, żeby można było nie tyle stworzyć poziom horyzontalny, czyli od lewej do prawej, od prawej do lewej, ale również wertykalne, od dołu do góry, od góry do dołu. Bo gdybyśmy mieli tam również te sople umieszczone, to musielibyśmy zrobić ten poziom dwa razy tak wysoki, niżli jest to możliwe, a i tak chyba byłoby to zbyt nisko, żeby te sople na nas nie spadały. Dlatego też, no, świetnie zostało to po prostu ze strony Botula tutaj przemyślane. No i poziom sam za siebie mówi. 2,92% clear rate'a, więc najzwyczajniej w świecie ten poziom sam za siebie tutaj mówi. Jeżeli macie możliwość zagrania w Super Mario Makera 2, zagrajcie w ten poziom, żeby zrozumieć, w jaki sposób należy użyć Fanto. Ale to jest taki sposób bardzo... To, co tutaj zaprezentował Botul, to jest bardzo chamskie wykorzystanie Fanto, ale tak chamsko-fajne wykorzystanie, ponieważ można to było w jakiś sposób nie tyle ułatwić, co można to było zrobić troszeczkę krótsze, albo zrobić dodatkową ścieżkę, albo coś w tym stylu, żeby najzwyczajniej w świecie w jakiś plot twist tutaj zrobić z tym poziomem. Ale w dalszym ciągu to, co mieliśmy tutaj zaprezentowane, było świetne. No i tak jak mówię, to jest poprawne, nawet bardzo dobre użycie Fanto, jeżeli chodzi o to, w jaki sposób możemy go użyć w swoich poziomach, ale jeżeli chcielibyście, no, stworzyć również poziom, w którym będziecie mieli Fanto, to pamiętajcie, że można to zrobić na masę innych sposobów, a to, co zaprezentował tylko tutaj Botul, jest tylko i wyłącznie jednym z tych najzwyczajniej w świecie sposobów. No i moi drodzy, to by było na tyle w tym materiale wideo. Cieszę się, że mogłem zagrać w kolejne poziomy stworzone przez was. Zachęcam was jeszcze raz do tego, abyście swoje poziomy publikowali, a także abyście je tutaj wrzucali do komentarzy, żebyśmy mogli, nie tylko ja, ale także inne osoby oglądające tą serię, mogły zajrzeć do waszych poziomów, mogły w nie zagrać i ewentualnie samemu w jakiś sposób tutaj ocenić i doradzić coś odnośnie waszego stylu, nie tyle waszego stylu budowania, co waszego warsztatu. Pomóc wam w jakiś sposób zrozumieć, w jaki sposób można jeszcze bardziej ulepszyć to, co tutaj robicie. Bo najzwyczajniej w świecie o to tutaj chodzi, o taką wspólną współpracę. Jeżeli będziemy razem współpracować, moi drodzy, jeżeli będziemy się wzajemnie słuchać, jeżeli będziecie tutaj wzajemnie sobie pomagali, no najzwyczajniej w świecie razem stworzymy wspólne community, co już i tak udało nam się tutaj w jakiś sposób zrobić, i uda nam się jeszcze bardziej zaskoczyć nie tylko pozostałych tutaj Polaków grających w Super Mario Makera 2, ale zaskoczyć także osoby z zewnątrz, po prostu z innych części świata,
jak dobre poziomy jesteśmy w stanie jako community tworzyć. I tego się trzymajmy, moi drodzy, ponieważ jasne, gram w poziomy, które wysłaliście mi het temu, ale grałem też w poziomy niektórych tych osób początkowe i grałem też w poziomy, które stworzyli później. I powiem wam, że widać progres. U wielu osób ten progres jasno widać. I widać klarownie, że najzwyczajniej w świecie duże gro z was bierze sobie do serca porady innych. I to jest najlepsze, bo wiecie, jak będziemy trwać w tym, że będziemy mówić, moje poziomy są najbardziej zajebiste i najzwyczajniej w świecie nikt nie ma prawa ich krytykować, to zagnamy się w kozi róg i nie będziemy tworzyć niczego nowego, tylko cały czas będziemy tworzyć na jedną modłę. Trzeba próbować różnych rzeczy, moi mili, żeby móc w jakiś sposób się rozwijać. Bo jak nie będziemy się rozwijać, to będziemy stać się w miejscu, a w pewnym momencie coś zacznie iść do przodu, świat zacznie iść do przodu, my będziemy się nie rozwijać, będziemy stać w miejscu, czyli innymi słowy będziemy się cofać. No i cóż, w tym materiale wideo to by było na tyle. Mam nadzieję, że kolejny materiał wideo z serii Super Mario Maker 2 wam się podobał. Zachęcam was właśnie do pozostawienia po sobie komentarzy. Jeżeli chcecie skomentować to, co dzisiaj tutaj widzieliście, to śmiało, nikt wam tego nie zabrania, komentowanie nie gryzie. Jeżeli macie jakieś porady dla waszych tutaj kolegów, widzów, kolegów i koleżanek widzów, którzy najzwyczajniej w świecie prezentowaliśmy dzisiaj ich poziomy, no to również śmiało możecie to napisać. Pamiętajcie, konstruktywna krytyka przede wszystkim. Nie to, nie podobałoby mi się, bo nie, bo śmierdzisz śledziem. Jeżeli wiecie z jakiej to gry odniesienie, to brawo dla was. Ale to nie jest konstruktywna krytyka. Konstruktywna krytyka jest taka, kiedy jesteśmy wskazać jakieś logiczne argumenty, które no, prowadzą do tego, że dana osoba będzie mogła się zastanowić nad jakimś aspektem tego, co tutaj zrobiła. No i dlatego też ja zachęcam do tej konstruktywnej krytyki i tyle, jeżeli mogę na ten temat powiedzieć. Ja się z wami w tym momencie żegnam. Dziękuję wam wszystkim serdecznie za uwagę. Komentujcie, subskrybujcie. Polecajcie swoim znajomym przyjaciołom, trzymajcie się, no i do zobaczenia wkrótce. Cześć!